Katolickiej Agencji Informacyjnej odbyło się ciekawe spotkanie z autorką książki Wojenne Siostry. 74 lata temu zakończyła się II wojna światowa. Głosy wielu narodów zostały już zapomniane. Ta książka to doskonałe uzupełnienie, ale też poznanie ukrywane przez lata prawdziwe historie zakonnic, które ratując innych, gotowe były na śmierć. Historie, które łamią stereotypy o słabych siostrach zakonnych. Historie pokazujące siłę i hart ducha polskich kobiet, które nie użalały się nad sobą, lecz brały sprawy w swoje ręce i walczyły o kraj. Działały w konspiracji, ukrywały partyzantów, ratowały Żydów, prowadziły tajne komplety, opatrywały rannych, zdobywały żywność, uczestniczyły w odbijaniu ofiar z rąk Niemców i Sowietów. Po wojnie działały w podziemiu antykomunistycznym. To tylko namiastka tego, co przeżywały wojenne siostry. Ta publikacja powinna stanowić pewną wartość dla potomnych, czym jest wojna. Pozwoli to zrozumieć obecną sytuację w Syrii, czy w innych regionach, gdzie toczą się walki wojenne. Spotkanie z autorką książki Agatą Puścikowską poprowadził Marek Zając. Publikacja książkowa została wydana w wydawnictwie Znak. W twardej okładce liczy sobie 136 stron.